bardzo słabo zagrałyśmy od samego początku do samego końca. Myślałam, że końcówka chociaż będzie lepsza, bo tam już była wysoka przewaga, nie wiem iloma, ale była wysoka. No niestety bardzo słabo zagrałyśmy i cieszy wygrana, chociaż sposób w jaki to nie był. Mhm. Kolejny pani mecz na dość wysokiej skuteczności. Czeka pani na telefon od Kima Rasmussena? Nie wiem, naprawdę. Cieszę się bardzo, że pomagam, że rzucam bramki, ale to jest dzięki całemu zespołowi. Dziewczyny podają piłki, a ja po prostu kończę akcję. Już tak. Ale widać po tych dwóch pierwszych meczach, że jesteście zespołem na pewno mocniejszym niż w poprzednim sezonie. Tak, to się zgadza. Czy to te wzmocnienia, czy ręka trenera? Ciężka praca na pewno powoduje to, że gramy drugi mecz. Znaczy, że jesteśmy mocniejsze, może tak, no bo nie lepiej akurat ten drugi zagrałyśmy. No ale jesteśmy na pewno mocniejsze, więc myślę, że następne spotkanie, bo gramy też u siebie, będzie o wiele, wiele lepsze i będzie się podobało kibicom i wszystkim. Z takimi wynikami, ale z pierwszych 20 minut dzisiaj chyba można być już zadowolonym. No tylko z pierwszych 20 minut, a później się już zaczęło. Z taką grą o miejsce chyba w pierwszej szóstce nie musicie się martwić. A może coś więcej? No zobaczymy. Na razie to jest dopiero drugi mecz, tak? Więc poczekajmy i myślę, że będzie dobrze. Mhm. Dużym wzmocnieniem dla zespołu przyjście bułgarskiej bramkarki, prawda? Zgadza się. Jest dużą podporą, ale dzisiaj też należy pochwalić Ewelinę Kędzierską, która weszła na zmianę i bardzo dobrze się spisała. Mhm. A jak pozostałe nowe zawodniczki wkomponowały się w zespół? Jędrzejczyk, Klonowska? No, Ola Jędrzejczyk, wiadomo, już miała doświadczenie, już miała okazję grać w Ekstraklasie, więc radzi sobie dobrze, a Sylwia jest młodą zawodniczką perspektywistyczną, więc na nią przyjdzie czas. No właśnie, dzisiaj też z dobrej strony momentami pokazała się Karwecka. Marta, tak, już drugi mecz. Chciałabym bardzo pochwalić koleżankę, która naprawdę sobie świetnie radzi i myślę, że będzie godną zastępczynią moją na środku rozegrania. No.